Polskę mamy w zasięgu. Tak, na wschodzie jeszcze pofalowanego frontu, tutaj go bardzo ładnie widać, gdzie nigdzie jeszcze utrzymują się mgły, chociaż te zdjęcia sprzed 2 godzin, to może coś jest aktualnie. No, bardzo podobnie cały czas. Głównie tutaj w Dolinie Wisły mamy jeszcze mgłę, na wschodzie kraju też trochę więcej chmur i coraz bardziej wypiętrzone chmury na północnym wschodzie. Ja zaraz powiem, co tam się dzieje i dlaczego tak to wygląda. Pozostały obszar kraju, jak widać, jest słoneczny i coraz cieplejszy. Jakieś niewielkie chmurki na północnym zachodzie, ale one nam nie zagrażają raczej specjalnie. Możemy tutaj jeszcze zobaczyć animacji i jak widać właśnie nad Suwalszczyzną i tym wschodnią Warmią mamy taki zawijający się froncik. To jest spowodowane układem niskiego ciśnienia, który jest w środkowej troposferze na około 5 km. Także tutaj mamy taki płytki niżyk i on powoduje, że to powietrze nam jakby troszeczkę tak fajnie zawija. Jak sobie zerkniemy na analizę mapy dolnej i ogólnie pole baryczne, to co mamy teraz, to o, tak o godzinie 00 cały czas był widoczny właśnie ta strefa frontu. Ogólnie na wschodzie, na południowym wschodzie kraju generalnie jesteśmy w obszarze wyrzut, tudzież podwyższonego ciśnienia, bo to ciśnienie jest aż tak bardzo wysokie, ale kształt izobar nam mówi, że to jest wpływ tego wysokiego ciśnienia nad Rosji. Natomiast na północnym zachodzie właśnie takie drobne chmurki, które się tam pojawiają, są związane z bardzo rozległym niżem i no, z strefami frontów z nad północnego Atlantyku i rejonu Islandii. I to, co się będzie działo przez następne kilka dni. No właśnie, tak jak powiedziałam, płytki niżyk nad Suwalszczyzną powoduje, że ten front nam zafalował i zrobiło się właśnie taki przecineczek i to spowoduje, że właśnie ten północny wschód będzie trochę bardziej pochmurny i tutaj jeszcze dłużej się będą utrzymywały opady deszczu i zachmurzenie. Natomiast centralna Polska powinna być pogodna, tylko to niewielkie zachmurzenie na północnym zachodzie, tamten właśnie ta strefa wilgoci związana z niżem będzie tak delikatnie obejmowała tą Polskę, ale nie będzie na pozostałym obszarze, za wyjątkiem właśnie tej Suwalszczyzny, tutaj tych krańców wschodnich, opadów deszczu nie będzie. Generalnie dość mocno będzie utrzymywał się obszar tego wysokiego ciśnienia na wschodzie Europy i nad Rosją, natomiast stopniowo od zachodu będzie próbował się do nas zbliżyć właśnie ten front i ogólnie cały ten układ niskiego ciśnienia, a powietrze będzie napływało z południowego zachodu, potem z południa, zaraz pokażę, także będzie się robiło coraz cieplej. Ja może jeszcze tak szybciutko pokażę, co było dzisiejszej nocy i wczoraj, bo to też temperatury. Dzisiaj nad ranem temperatury minimalne w tej centralnej Polsce, gdzie się rozpogodziło, były dość niskie, nawet 8 stopni, przecież niecały 1 stopień. W Pile zarejestrowaliśmy około 2-3, tak ogólnie na obszarze tej zachodniej części Polski, tutaj tej centralnej, więc było naprawdę rześko. Oczywiście tutaj, gdzie było więcej chmur, utrzymywało się też wyższe temperatury, no bo nie wypromieniowało to ciepło. Co jeszcze ciekawe, zaraz sobie zerkniemy na te temperatury minimalne nad ranem. Co ciekawe, temperatury przy gruncie były ujemne, gdzie nie, gdzie Piła minus 2, Toruń minus 1 dzisiaj nad ranem, Sulejów, Łódź, także w ogóle taki przygruntowe, no przymrozki, można powiedzieć, się przydarzyły dzisiejszej nocy, ale to jeśli chodzi o takie niskie temperatury, taka jedyna noc, bo potem stopniowo będzie robiło się coraz cieplej. No i właśnie, co się będzie robiło? Tak jak powiedziałam, ten front będzie próbował się do nas zbliżać, a na przedpolu tego frontu cały czas z południowego zachodu będzie napływało bardzo ciepłe powietrze i stopniowo jakby przez te najbliższe 4 dni będzie się nad Polską robiło coraz cieplej. Jak widać tutaj, to wysokie ciśnienie powoduje, że ten silny strumień powietrza z zachodu po prostu się nie może tak szybko przedostać nad Polskę. No i to w sumie dla nas dobrze, bo weekend zapowiada się może nie super słoneczny, bo trochę tej wilgoci będzie nad Polską, trochę chmur się pojawi, ale nie będzie opadów deszczu i tak jak powiedziałam, cały czas mamy napływ tego ciepłego powietrza i będzie coraz cieplej. To jest taki ładny strumień południowo-zachodni. Tutaj mamy noc soboty na niedzielę, jak widać jeszcze silniejszy ten strumień, jeszcze wyższa ta temperatura, więc te noce będą, jeżeli chodzi o temperaturę, zaraz pokażę, takie około 10, nawet 12 stopni, a w ciągu dnia ta temperatura maksymalna nawet na zachodzie kraju będzie powyżej 20 stopni, więc będzie
naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. W niedzielę, jak widać, jeszcze zachód kraju bardzo ciepły, cały czas, jakby taka ściśnięta strefa tego wilgotnego powietrza i strefa tego frontu pomiędzy właśnie tym wyżem i tym silnym, takim rozległym niżem nad północno-zachodnią Europą, dzięki czemu właśnie do Polski będzie napływało centralnie z południa. Bardzo ciepłe powietrze, to już takie pochodzenia zwrotnikowego ewidentnie, no bo tutaj gdzieś tam z tej północnej Afryki wręcz. To jest poniedziałek, no czy z niedzieli na poniedziałek, także bardzo ciepłe powietrze cały czas z południa i jak widać sucho, więc tych opadów nie będzie. I jeżeli chodzi o sytuację z poniedziałku na wtorek, już tutaj ten niż się coraz bardziej będzie zbliżał do Polski. Tak naprawdę najwięcej opadów wystąpi nad Niemcami, u nich głównie się wypada cała ta strefa. Do nas przez ten obszar wysokiego ciśnienia to powietrze tak szybko nie będzie, tak jak powiedziałam, dochodziło. Dopiero z poniedziałku na wtorek i we wtorek przez Polskę zacznie się z jakby masa powietrza zmieniać i ta strefa wilgoci do nas dotrze. A te najbliższe 3 dni będą właśnie bardzo ciepłe i pogodne. Jak sobie zerkniemy, a to co chciałam jeszcze pokazać, właśnie to jest zachmurzenie w środkowej troposferze i właśnie przez ten niżyk, który tutaj jest nad Podlasiem, będzie ta strefa wilgoci zalegała cały czas nad tą wschodnią, północną, wschodnią Polską. Taki świrek nam się tutaj zrobi. No i krańce zachodnie też jakaś drobna struktura chmur, ale na nich nie będzie padało. Nie będzie padało. Jak sobie zerkniemy na temperatury te ekstremalne, no to właśnie w sumie chyba żaden model aż tak nisko nie dawał na dzisiejszą noc, ale jakieś trójki się w prognozach, trójki, dwójki się pojawiły, więc nie jest tak źle, GFS to mi był najcieplejszy. No i dzisiaj w ciągu dnia właśnie przez to, że tu jest na wschodzie jeszcze pochmurno, to ta temperatura aż taka wysoka nie będzie, jakieś tam 12-13 stopni. Nad Suwalszczyzną jeszcze pada deszcz. Tutaj na wschodzie kraju też mamy jeszcze sporo chmur, więc tam nie będzie tak ciepło. Na zachodzie się rozpogodziło, jak widzieliśmy na satelicie, więc też to słońce podgrzeje troszeczkę. Dzisiejsza noc już znacznie cieplejsza, ta przyszła znacznie cieplejsza od tej, którą mieliśmy, około 7-8 stopni, tak mniej więcej. Oczywiście góry jak najchłodniejsze, ale te rejony takie, powiedzmy, nizinne, gdzie się zamieszkuje, będą cieplejsze od tej, co była. No i widać, że jutro już ten napływ tego powietrza z południowego zachodu będzie znacznie bardziej odczuwalny, nawet do maksymalnie 20 stopni na południowym zachodzie. No i tutaj cały czas chmury i cały czas jeszcze coś tam może kropić. Dlatego Podlasie, Suwalszczyzna nadal takie chłodne, więc ten gradient tej temperatury będzie dość duży pomiędzy północno-wschodnią a tą południowo-zachodnią Polską. Kolejna noc, soboty na niedzielę. Widać też dość ciepła, powyżej 10 stopni, więc nie będzie żadnych przymrozków. I niedziela też bardzo, bardzo ciepła, ponad 20 stopni na zachodzie, a Laro nawet 25 stopni, więc w ogóle zaszala. Ale jest duża szansa, że w tej zachodniej połowie Polski będzie naprawdę powyżej 20 stopni w wielu miejscach, tak maksymalnie. Wschód oczywiście chłodniejszy, te 15-17 stopni powinno być, ale i tak jak na taki początek października, to naprawdę piękna polska złota jesień. I poniedziałek cały czas właśnie słup tego ciepłego powietrza z południa, więc ta Polska centralna, południowa, tutaj też powyżej 20 stopni powinno być w miarę pogodnie i słonecznie. Jak sobie zerkniemy na sumy opadów, to tak, żeby hydrologów uspokoić, to jest jeszcze na dzisiaj, więc te krańce wschodnie, jakiś drobny deszcz może się utrzymywać dzisiejszej nocy. Czy to było dzisiejszej nocy? Dzisiaj w ciągu dnia i dzisiejszej nocy cały czas to Podlasie przez ten niżyk płytki może być wilgotno, ale to te sumy są symboliczne, więc też nic takiego dużego się tam nie wydarzy, a poza tym cała Polska bezdeszczowa i pogodna. No i w zależności od modelu niektóre dają jakieś śladowe ilości deszczu, ale wydaje się, że raczej nic nie będzie padało. To wynika też z tej dużej rozdzielczości modelu. Jak gdzieś chmury widzą, to potem nawet jakieś tam drobne opady im się wymyślają, ale nie sądzę, żeby tutaj coś mogło padać. Także najbliższe 3 dni tak naprawdę oprócz tego dzisiejszego Podlasia
to będą pogodne. Deszcz się zacznie dopiero właśnie na krańcach zachodnich w poniedziałek, ale to też tak bardzo, bardzo symbolicznie, a jeżeli będzie coś więcej padało, to dopiero właśnie z poniedziałku na wtorek. Gdzie ja miałam? No dobrze, to teraz tak z dalszym terminem. Zostanie poniedziałek. No właśnie, poniedziałek jeszcze, tak jak powiedziałam, bardzo ciepły, ten napływ powietrza z południa, a front będzie utrzymywał się na zachodzie. We wtorek jeszcze ta wschodnia Polska będzie w tym bardzo ciepłym powietrzu. Na zachodzie opady, na zachodzie już więcej chmur i opady deszczu. No i cały czas mamy taką sytuację, że ten wyżyn nad Rosją się tutaj utrzymuje. W związku z tym to powietrze z zachodu nie bardzo ma możliwość przejścia na wschód i będzie się nad nami to wszystko jakby takie ściśnięte utrzymywało. Dojdzie nam jakby kolejny niżyk do tej naszej strefy frontowej, dojdzie nam kolejny niżyk z nad Atlantyku i one się w pewnym momencie, bodajże chyba w środę zaczną łączyć. No właśnie, i ta wilgoć jakby zostanie wchłonięta, jeden niż i drugi niż z tą wilgocią. I cały ten układ niskiego ciśnienia, środa, czwartek, przyszły tydzień, tutaj zostanie cały czas blokowany przez ten wyższy, po prostu to powietrze nad nami będzie się kręciło. Opadów z deszczu, zaraz pokażę tam na tych dłuższych terminach GFS-a, opadów deszczu aż tak dużych za bardzo się nie spodziewamy, ale po prostu przyszły tydzień wychodzi na to, że będzie raczej tak od wtorku, będzie raczej pochmurny i gdzieniegdzie trochę popada, jak widać w środę też jeszcze, zaraz, czwartek, jest sporo wilgoci nad Polską, cały czas jesteśmy jakby na skraju tego niżu. W piątek też, głównie na południu jeszcze utrzymuje się ta wilgoć, tu już się modele troszeczkę rozjeżdżają, ECMWF kolejną jakąś strefę frontową sobie dobiegł do Polski, ICON i GFS widzą ją bardziej na zachodzie, że aż tak to nie będzie, tak szybko nie wejdzie, tak czy siak powiedzmy, no, że no, tak rozsądnie warto by się było trzymać tej pogody do środy, do czwartku, bo ona jeszcze w miarę jest spójna, a już końcówka tygodnia się rozjechała, więc też nie wiadomo do końca, jak to wszystko wyjdzie. Ale tak jak mówię, to przyszły tydzień będzie troszkę już chłodniejszy i bardziej pochmurny. Gdzieś tu miałam te eski. Właśnie. A co do opadów deszczu, tylko sobie zmienię mapkę na 12 godzinne. Co do opadów deszczu. W sobotę nic, w niedzielę nic nie będzie padało. Jak widać, te 20 stopni się pojawia. Tutaj poniedziałek też 20 i bez opadów. Wtorek właśnie. We wtorek już powoli te opady będą wchodziły w ramach tego frontu, ale jeszcze dość ciepło, gdzie niegdzie może być. W zależności od tego tak naprawdę, gdzie będą chmury. Jak będą chmury, to się będzie mniej nagrzewało. Jak będzie ładniej, to nawet te 20 stopni we wtorek jeszcze może być. W środę, jak widać, już no, prawie cała Polska w dużej ilości chmur i gdzie niegdzie opady deszczu. Nie za dużo, po prostu sumy 12-godzinne, więc tam kilka milimetrów gdzie niegdzie może spaść, ale no, po prostu będzie pochmurno i będzie deszczowo. I jak widać, już nawet temperatury maksymalne w ciągu dnia, no to poniżej 20 znacznie, jakieś 13, 15, 16 stopni więcej. Więcej deszczu, więcej chmur, więcej opadów. Tak, opady głównie tutaj na południu, północ, jak się rozpogodzi, to będzie bardziej słonecznie. Także tak to wygląda. Z tego co pamiętam, gdzieś jeszcze będzie jak wtorek, tutaj wiatr może być silniejszy, zwłaszcza na wschodzie. Gradient się troszeczkę zagęści, ten wyż będzie taki dość mocno blokujący, a niż się będzie chciał do nas tutaj mocno zbliżyć, więc będzie wiało nam z południa dość mocno. Z tego co widziałam, to tam koledzy wspominali coś o możliwych ostrzeżeniach właśnie na tą końcówkę weekendu i powiedzmy początek tygodnia, bo właśnie ten gradient się zagęści, więc wiatr może być silniejszy troszeczkę. To tak ostrzeżeniowo, gdzieś tam pojawiło się jakieś hasło, że mogą być ostrzeżenia. Zerkniemy sobie jeszcze na temperaturę, którą dali synoptycy, ale ona pewnie się bardzo nie będzie różniła od tej, która tam była na modelach. No właśnie, w dzisiejszej nocy już cieplej, 5, 6, 7 stopni mniej więcej. Mgły oczywiście jeszcze jest wilgotna, wiatr będzie taki nie za mocny, więc i mgły się będą mogły utrzymywać. Na jutro maksymalnie 18, na zachodzie nawet 20, tak w niedzielę 19-20 w centrum, na wschodzie, na zachodzie powyżej 20 też się pojawiają temperatury. I już na sam koniec z newsów ze świata. Na Islandii był
No, taki bardzo głęboki niż przyniósł bardzo chłodne, wilgotne, arktyczne powietrze i ich zasypało. To było przedwczoraj bodajże, 29 września. Na Krecie w ciągu 24 godzin było ponad 40 trzęsień ziemi, z czego najsilniejsze 5,4 w skali Richtera, także też tam coś się dzieje. I ostatnia informacja ze świata. W okolicy Japonii jest cyklon i tajfun w zasadzie, tajfun, tak było to te rejony tajfunów. No i gdzieś tam się zbliża do Tokio, więc są zaniepokojeni.